Piątek 31 marca, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny wygląda całkiem obszernie, całkiem ciekawie. Za nami już sprzedaż detaliczna oraz inflacja z Francji, jednak są to odczyty drugorzędne. Na co warto zwrócić uwagę? Na pewno na dynamikę PKB z Wielkiej Brytanii. Kluczowym odczytem z Europy będzie inflacja ze strefy euro, która może stanąć pod presją, szczególnie biorąc pod uwagę wczorajsze słabe odczyty z Niemiec. Następnie mamy inflację z Polski, choć tutaj euro PLN powinien zostać jak zawsze stabilny i obojętny na dane. Dalej dynamika PKB z Kanady oraz paczka danych ze Stanów Zjednoczonych, choć tutaj także są to dane drugorzędne. Mimo wszystko najważniejszym odczytem z oceanu będzie indeks PC Core zaplanowany na godzinę 14:30. Warto również zwrócić uwagę na indeks Uniwersytetu Michigan czy przemówienie Kaszkariego z Fed, który ostatnio w swojej wypowiedzi ton jego wypowiedzi był bardzo gołębi, czyli można powiedzieć, że jest jednym z największych gołębi Fedu. Z kalendarza makroekonomicznego to wszystko. Przejdźmy do analizy technicznej, ponieważ dzieje się naprawdę ciekawie. W pierwszej kolejności dolar jen, który aktywował wczoraj formację odwróconej głowy z ramionami. Obecnie na wykresie 4-godzinowym tworzy się formacja objęcia Bessy. W sumie to jeszcze nie jest objęcie Bessy, aczkolwiek może się to tak zakończyć. Tak czy inaczej wydźwięk jest negatywny, choć jest to oczywiście krótkoterminowe spojrzenie. Uważam, że w najbliższym czasie można spodziewać się korekty, której maksymalny zasięg sięga poziomu 111.15, gdzie wypada przebita linia szyi formacji oraz zniesienie Fibonacci'ego 50%. Docelowo kurs powinien kontynuować zwyżkę. Celem byków, takim minimalnym celem, jest poziom 112.50, czyli zasięg wynikający z formacji ORGR. Choć tutaj moim zdaniem zwyżka może przybrać większy rozmiar. Kolejnymi oporami będą kolejne zniesienia, czyli 50% przy 112.80 oraz 61,8% przy 113.42-43. Przybicie tych poziomów otworzy drogę do marcowych szczytów wypadających w okolicach 115.50. Ewentualne zejście pod 111.15 sprowadzi kurs do minimów z tego tygodnia w okolicach 110.12. Dalej mamy ropę WTI, która także aktywowała formację prowzrostową, jednak jest to formacja podwójnego dna. Obecnie jest widoczne lekkie wyhamowanie zwyżki, i jednak ten spadkowy ruch należy traktować jedynie jako korektę przed powiększeniem wzrostów. Pierwszym takim istotnym oporem będzie 51,20, czyli zniesienie FIBO 61,8% oraz 200-sesyjna średnia krocząca. Przebicie tego poziomu pozwoli na kontynuację rajdu w kierunku 52.30, czyli zasięgu wynikającego z formacji podwójnego dna. Wsparciem pozostaje linia szyi formacji, czyli 49,60 dolarów. Na sam koniec euro PLN, który już wyraźnie, widocznie przebił poziom 4,2270, czyli zeszłokwietniowe minima. Obecnie na wykresie dziennym tworzy się zielona świeca, jednak pamiętajmy, że wszystkie zwyżkowe odbicia były bardzo szybko wygaszane, także wzrosty nie powinny przybrać jakichś dużych rozmiarów. Pierwszym oporem będzie właśnie przebite wsparcie przy 4,2270, czyli można powiedzieć, że korekta może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego wsparcia. Celem niedźwiedzi jest najpierw 4,20, który może zadziałać jako bariera psychologiczna, a następnie zniesienie Fibonacci'ego 61,8% wypadające w okolicach lekko nawet nad 4,18.
Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.